Dzień dobry. Dobry wieczór. Mamy 19. Możemy Tak. zaczynać. Ja akurat zdejmę koniec tego czytania. Dzień dobry, witamy w kolejnym dyżurze ekspertów Zielone Pogotowie. Tutaj ktoś został dziadkiem. Niesamowite. Dzisiaj ktoś już został mamą. Przy wtorku, dziadkiem. Przy wtorku. No tak. Gratulacje, panie Jacku. Gratulacje. Stale jakieś nowe funkcje. Nie, nie, nie trzeba. Jednak już będzie trzeba. Bo jak się przewróci, to będzie bum. Witamy również pana moderatora. Na pewno się cieszy. Mam nadzieję, że jest z nami pan moderator. Dobrze, to zaczniemy od razu od pytań jakichś ciekawych. Posiałem bylinową łąkę w 2005 roku. Kilkanaście gatunków roślin. Jeden pas składał się z trojeści amerykańskiej i przegórzanu stałego. Trojeść nie wytrzymała konkurencji. Nie znosi suszy i cienia. To aż nieprawdopodobne, że trojeść nie zagłuszyła innych roślin. Coś musiało być nie tak z podłożem dla niej, bo jest to roślina bardzo inwazyjna, proszę uważać. Wieliczka, Lublin, Podlasie, Witek, województwo lubuskie. No cała okolica. Rosja, oczywiście pani... Jak ktoś czytał, bo nie wiem. Świetlana. Świetlana. Tak, ja pozdrawiamy mam... bardzo. Bardzo pozdrawiamy. Śląsk. Jakie lepsze drzewko na taras? Klon czerwony czy wiśnia Amanogawa? Na wiśnia zdecydowanie. Klon może nie wytrzymać. Czy wisterię łatwo poprowadzić na drzewko i czy to ma ładny efekt końcowy? Piękny efekt końcowy jest, jednak wymaga to sporo czasu i sporo zabiegów, żeby te pędy zgrubiały, żeby zesztywniały, by stanowiło to piękne drzewko. No, kilka lat to trzeba. Kiedy można przyciąć perukowca? Perukowca nawet teraz możemy przyciąć, tak do końca marca. Bardzo późno wypuszcza dosyć. Czy budzimy już pelargonię? Ja myślę, że w marcu. Czy da się poprowadzić pigwowiec na pniu i czy warto w ogóle w ten sposób prowadzić? Ja myślę, że nie warto, chyba że jakieś tam odmiany mieszańcowe, które wyrastają dosyć wysoko i kilka spotkałem. Zebrałem nasiona z pomidorów, po sezonie wysuszyłem, schowałem w ciemne miejsce, zamierzam wysiać w marcu. Czy nasiona należy namoczyć i zakiełkować przed siewem? Nie trzeba. Można od razu wysiać. Po jakim czasie sadzimy cebulki hipeastrum? 3 miesiące minimum muszą odpoczywać. Czy wisterię łatwo poprowadzić na drzewko i czy to ma... Aha, to już było. Myślałam, że to było o pigwowcu. Jak przygotować ziemię na skalniak? Jaką ziemię zmieszać? Jakie ziemię zmieszać? Różne to mogą być ziemie, nie trzeba nic specjalnego, roślinki skalne nie są takie wymagające, wręcz bardzo mało wymagające. Ważne, żeby ta gleba była wolna od chwastów trwałych, bo one nam szybko zarosną, cały skalniaczek. Dobrze też jest dać jakąś włókninę, chociażby na początek, zanim te małe bylinki czy krzewinki się rozrosną. Przyciąłem dość mocno zapuszczone drzewa owocowe na działce przy -2 stopniach i posmarowałem maścią. Moje pytanie jest takie, czy powtórzyć smarowanie przy dodatniej temperaturze? Nie trzeba. Mam same wilki na jabłoni, które z nich wyciąć, aby jak najszybciej wyrosły krótkopędy? No te najbardziej pionowe i najgrubsze, najsilniej wyrośnięte, te słabsze, pokładające się, rosnące troszkę pozycji poziomy, i można parę z nich zostawić, na nich szybciej powstaną krótkopędy. Czy surową mąkę można na kompost? Można.
Można bielić drzewka wapnem hydratyzowanym i odkwaszać ziemię? Można. Jeśli obetnę w marcu drzewka owocowe i maliny, to nie będzie za późno? Można jeszcze. Jak i na czym zaszczepić agres, żeby był na takim pieniku? No, najczęściej szczepi się na porzeczce złotej, na czerwonej, na białej. Jestem z okolic Bydgoszczy. Gdzie w okolicy będę mogła kupić dobrej jakości byliny, krzewy ozdobne, iglaki? Zależy mi na dobrej jakości roślin. No, na byliny jakość. A inne roślinki ozdobne sędowo. Pakość, czyli u Barcikowskiego, sędowo Emil Białecki, tak? Tak. Czy wszystkie kupowane wiosną drzewka z odkrytym korzeniem trzeba przyciąć po posadzeniu? Czy są jakieś wyjątki? Czy są jakieś wyjątki? No, wyjątek na pewno stanowią drzewka kupowane w doniczce, już ukorzenione. I nic się nie stanie, jak ich nie przytniemy. I po prostu dadzą w pierwszym roku mniejsze przyrosty. Ale warto jest troszeczkę skrócić. Ja jeszcze chciałabym Wam podziękować za lajki z zeszłego tygodnia, ponieważ weszłam, może nie po 5 minutach, ale tak po pół godziny wyszłam na transmisję, no i było ponad 1000 lajków. Także dziękuję bardzo. Oby tak częściej. Częściej. Mam nadzieję, że dzisiaj również to się powtórzy. Dzisiaj będzie 1200, jak nie, albo 1500. Bo no tak, w ogóle mamy 260 tysięcy subskrybentów. Tak, mamy. Jakbyś nie wiedziała. Wiem, już zmieniłam nawet opis na Instagramie, bo zawsze to uaktualniam, tą informację. Więc co jakiś czas sprawdzam i witamy wszystkich nowych subskrybentów. Nawet w komentarzach niektórzy zaznaczyli, że są nowi i że im się podoba tutaj, także bardzo nam miło, witamy. Ja jestem Michalina. Grzegorz. I co wtorek o godzinie 19 prowadzimy tutaj transmisję na żywo, podczas której odpowiadamy na Wasze pytania. Na początku mówimy na dzień dobry. Czy wszystkie kupowane wiosną drzewka z odkrytym korzeniem trzeba przyciąć po posadzeniu? Michalina, na trzeci raz. No to na Instagramie było, nie tutaj. Było przed chwilą. Kuflik ma żółte listki w środku, a na końcach zielone. Jest w domu. Czy to normalne? Myślę, że tak. Kiedy sadzić truskawki? No kiedy? No na początku kwietnia. Bardzo dziękuję Pani Justyno. Pani Justyno nam dziękuję za wtorki. Jaka jest Pana ulubiona odmiana jabłek? Moja, nie. Oj. Jaki jest Pani ulubiony? No tak, to pytanie, że nie wiadomo. Pani ulubiona odmiana jabłek, no? Nie, wiem, nie mam takiej. Nie wiesz? Nie masz? Nie wiesz, kupujesz co jest? Proste, tak? Czyste, słodkie. Ja bym powiedział, że takie proste z drzewa, nie? Proste z drzewa, tak. Proste z drzewa. W skrzyniach na ogrodzie pod 30-centymetrową warstwą śniegu w Podlasie zostały warzywa. Czy ziemia w tych skrzyniach będzie jeszcze się nadawała pod wiosenną uprawę, czy nie powstanie tam proces gnilny? Nie, no proces kompostowania, żadnych procesów gnilnych. Jakie piękne roślinki na świeżą rabatę z różami? No, między róże raczej nie sadzić żadnych roślinek. Bo przy pielęgnacji tych róż i roślinek, no po prostu będziemy się bardziej kuli i używali niecenzurowanych słów. Róże to róże. Róże powinny rosnąć same, w grupie. Wtedy są piękne. UK wita i o przycinanie glicynii pyta. Kiedy? Kiedy? No glicynię na samym końcu, w marcu. Nawet w kwietniu. Czy to prawda, że na wiosnę mrówki zanoszą mszyce na jabłonie? Żeby temu zapobiec, można założyć na pnie drzewek opaski lepowe? Myślę, że to nieprawda. Słuchajcie, mrówki są pracowite, ale nie do tego stopnia. Kiedy siać lawendę? Kiedy siać lawendę? No, w marcu już można. Im chłodniej, tym lepiej.
Co pan już siał z kwiatów i warzyw? Nic. Nic, ale słuchajcie... Przyznaję się, jakbym chciał posiać petunię, to już bym to zrobił. Jakbym chciał posiać pelargonię, to już bym to zrobił. No i na selery już czas. Można by siewać selery w połowie lutego na rozsadę. Może jeszcze niczego nie wysialiśmy, ale już dobiegają końce nad kalendarzem siewu, który jest w przygotowaniu i wkrótce trafi do naszego sklepu. Oraz mamy już pełną ofertę nasion, warzyw, ziół oraz kwiatów, którą dla Was przygotowaliśmy na ten rok w naszym sklepie internetowym, także zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą. Jest trochę poszerzona niż w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie. Często też pytacie o to, czy będą jakieś nasiona warzyw w promocjach. W zeszłym tygodniu był to pomidor wiejski smak, a w tym tygodniu w promocji są nasiona selera i papryczki habanero ostre. Tak, a co do tego siania, przyznam się Wam, że rozsady, które trzeba bardzo wcześnie siać, które trzeba długo pielęgnować w pomieszczeniach ciepłych, zadbanych, wolę kupić. Wolę kupić od tych osób, które się tym zajmują, które produkują te rozsady tak najlepiej, jak potrafią. I lubię zrobić rozsady kapusty, kalafiorków, brokułów. I te, które mogę posiać pod jakąś małą osłoną, i te, które mogę posiać w gruncie i potem ładnie rozsadzić. I po to wiem, że nie sprawi mi dużo kłopotów i zrobię to dobrze. Tak, że będzie wysoka jakość tych sadzonek. Takie wysiewanie na siłę gdzieś tam po parapetach przy takiej małej ilości światła, no myślę, że to nie służy roślinkom, a także i waszym nerwom. Także wstrzymujcie się jeszcze z tym sianiem na te rozsady, bo to jeszcze początek lutego, pierwsze dni lutego. Dzisiaj dostawałem zdjęcia z takimi schodzącymi rozsadami, na przykład pomidorków, czy już kalafiorków, wiesz, i to jest wszystko takie długie, cienkie, bardzo trudno naprawdę sobie z tym poradzić w mieszkaniu. Także albo poczekajcie na ten kalendarz siewu i siejcie troszeczkę później, albo tak jak ja, idźcie na wygodę i siejcie dopiero wtedy, kiedy będzie to można zrobić pod małą osłoną, pod uprawą prosto w gruncie. No, taka jest moja rada. Niestety, Pani Iwonko, sałaty Michalina w odmianie Michalina niestety nie mamy. Jestem zawiedziona. No faktem. Dobrze i źle. No. Jakie polecacie kwiaty lub krzewy na brzeg stawu? To już było to pytanie, ale może powtórzysz. Może powtórzę. No, języczki, hortensja, nawel. I bardzo, bardzo sprawdzają się irysy, zwłaszcza te syberyjskie, zwłaszcza te irysy wodne. Pięknie, bo nawet po przekwitnięciu te kępy wyglądają super. No i oczywiście trawy, wszystkiego rodzaju trawy ozdobne będą sprawiały, że to nasze oczko będzie podobne do naturalnego, w które obrasta trzcina. Albo wysokie właśnie trawy. Czy będą w Państwa sklepie dostępne dalie w odmianach? Jak tak, to kiedy? Jak tak, to kiedy? Mają być dostępne dalie w odmianach. No ja myślę, że jeszcze trochę, bo dalie sadzimy dopiero w kwietniu, także myślę, że za dobry miesiąc. Ale będą, będzie dużo kwiatów, cebulek, łączy, także oczekujcie. Na wiosnę planuję zaszczepić na jarzębinie szwedzkim, na jarząbie szwedzkim pigwowca. Jak mam go potem przycinać? Powiem tak, że jego zbytnio nie trzeba będzie przycinać, on nie będzie rósł szalenie, także nie będzie kłopotu z przycinaniem. Raz na kiedyś odmłodzić troszeczkę. W jakiej odległości mogę posadzić krzewy ozdobne od orzechów włoskich i czy jałowce się sprawdzą? No do orzecha włoskiego no trzeba nawet i prawie 7-10 metrów sadzić inne krzewy, bo orzech bardzo szybko się rozrasta, orzech mocno zacienia. Także trzeba dosyć daleko. Najlepiej kosolubne. Pobliżu orzecha. Czy na wiosnę mogę przesadzić wiśnię japońską? Można. Pytanie do pana Grzegorza.
Jakby nie było wątpliwości. Czy robił pan w końcu ten miód pitny? Nie, nie robiłem. Nie poznałem jeszcze do końca receptury, ale kiedyś zrobię. Czy bulwy begonii można już wsadzić do doniczek? Tak, można już wsadzić. Kalina bodnańska, kilkuletni krzak, jest bardzo rzadki. Jak wyprowadzić je i czy można na drzewko, kiedy ciąć? Ty wiesz to, co kwitnie teraz? Tak, no teraz będzie kwitła lub już kwitła, resztę kwiatków wyda do marca, kiedy ją przyciąć, no jak skończy kwitnienie i najlepiej wyprowadzić ją na drzewko, czyli zostawić jeden najfajniejszy przewodnik z ładną koronką, tak, a resztę po prostu wyciąć i dbać o to, by z ziemi tam nic nie rozrastało się zbyt duże. I to wszystko. Potem formować tak jak każde inne drzewko. Czy na jesieni zadołowałam drzewka gruszy z gołym korzeniem? Kiedy sadzić? Kiedy sadzić? Koniec marca, początek kwietnia. Czy już teraz okrywać hortensję ogrodową, czy dopiero po kilku dniach dodatniej temperatury? Czy już teraz okrywać hortensję ogrodową? No jeżeli miała być okryta, to mogła być już okryta bardzo dawno. Teraz no, jak te temperatury zaczną spadać i naprawdę będą się zapowiadały bardzo niskie, to można chociażby śniegiem tak mocno obsypać, tak jak my zrobiliśmy to na filmiku. Jaką niską kolorową bylinę, jeśli taka jest, posadzić przy ogrodzeniu od strony północnej? Jeszcze niska i kolorowa. Jeszcze do tego bylina, michalina. Liliowce wszędzie urosną. Ale to nie jest kolorowe, nie? No, są żurawki. Odmiany. Żurawki? Są odmiany. No żurawki w cieniu, wiesz, będą słabo wybarwione. A chosty? Chosty. Tak, chosty. Zdecydowanie chosty. Bardzo Ci dziękuję, Michalina. Tak. Figa bardzo ładnie się komponuje z logo dyżuru ekspertów. Tak, to prawda. Dosyć ładnie tu wygląda i tak, ale tutaj nie da rady, nie? Trzymać się. Tylko za zimno. Tylko do wiosny i słuchajcie, zaraz ją zanoszę do domu, bo... A jest z nami pan Maciej? Bo rosła w domu. Panie Macieju, ratunku. Panie Macieju, help, jest pan z nami? Help. Zaraz Maciej i rośliny egzotyczne? Zabieram ją do domu, bo tu może być kilka dni nieogrzewane, także boję się o tą figę. Mimo, że to figa, ale się boję o nią. Kiedy zastosować siarczan amonu pod hortensje bukietowe? W poradniku nawożenia tabela podana termin lody. Czy to nie za wcześnie? No zależy jaką mamy pogodę, ale można, już koniec lutego, no i cały marzec. Musicie te terminy dostosowywać do swojego rejonu, bo inaczej będzie to robił Wrocław, inaczej to będzie robił tak w Suwałkach ogrodnik. Także troszeczkę tam można się przemieszczać, ale nawóz musi być na tyle wcześniej posiany, żeby do maja już przedostał się do głębszych warstw podłoża. Albo przez tą korę, czy przez włókniny. Jak nawadnia pan ziemię w szklarni, bo jest bardzo sucha? Raz wrzuciłam śnieg, ale teraz aż tyle nie ma, a do wiosny daleko. No tak jak u mamy mam ten tunelik, to przy rynnie, przy dachu stoi pojemnik po prostu na wodę. I co tam jakaś mrzawka leci, czy jakaś szać topnieje, tak to ten pojemniczek taki ze 20-30 litrów jest pełen. No i klub ten pojemniczek i do szklarni. Czyli zbieram tak zwaną deszczówkę. Jak się tnie po wojnie? Wiadomo jak w pierwszych 3 latach, ale potem? Tak samo, ciągle tak samo. Dlaczego niektóre krzaczki cisa mają żółto-brązowe igły w obwódce 50 krzaków cisa około 50 cm wysokości? Może być... Taka przyczyna, najbardziej podstawowa, to cis za głęboko wsadzony i jeszcze do tego przysypany wysoko korą. To jest jedna z podstawowych błędów przy uprawie cisa, za głęboko. Jakie rośliny najlepiej posadzić wzdłuż ogrodzenia, by nie trzeba było kosić? Przycinać, prawdopodobnie. No, każdą roślinkę trzeba będzie kiedyś kosić, przycinać posadzoną, nawet jakbyśmy miskanta olbrzymiego posadzili, to raz na rok musimy go skosić. No, mało koszenia by było z pięciornikiem. No jak? No, ale słuchajcie, no z wiadomych względów pięciornika nie polecamy.
nie polecamy. Pytanie do pana Grzegorza znowu. Ile tych pytań się do ciebie? Ile zna pan odmian róż? I tak na co dzień? Jedną. Madam Maila. Jedna z najbardziej róż, która mi się podoba. No, jeszcze często wymieniasz Chopina. Tak, no, sympatię. I sympatię. Tak. Także trzy na pewno. Kalina. Jak ona tam się nazywa? Nie musimy znać, po prostu mamy katalog róż i tam są wszystkie. Te, które powinniśmy znać. Tak, słuchajcie, i do tego w szkółkach, w punktach sprzedaży coraz to nowe odmiany się pojawiają. Także najlepiej jechać do takiego punktu, do takiej szkółki, gdzie te różyczki, czy inne w ogóle drzewa i krzewy są w doniczkach, które pięknie kwitną, które pięknie owocują i możemy na miejscu zdecydować o ich walorach, tak przeczytać etykietkę jeszcze przy tej odmianie i zdecydować się, czy ją bierzemy, czy nam się podoba, czy spełnimy jej wymagania. Na tym polega hodowla odmian, żeby właśnie się dopasowywać, tak? Te, które odmiany ja dobrze znałem, teraz już ich prawie nie ma, tak? Idę sam do punktu sprzedaży, a tam no, zupełnie coś zupełnie nowego, które pierwszy raz słyszę, także żeby być z tym na bieżąco, trzeba uprawiać róże zawodowo. Żeby być na bieżąco z jabłoniami, trzeba być sadownikiem, pełną gębą, jak to się mówi, żeby być po prostu na czasie. Czy róża chińska straciła dużo liści? Dlaczego? Zima, po prostu zima. Dużo złych warunków, a przede wszystkim brak światła. Czy obornik króliczy nadaje się pod warzywa? Jak najbardziej. Milutkie warzywka urosną, takie jak króliki. Kiedy będzie nowy film o cięciu perukowca? Mój nie był cięty prawie 20 lat. Zależy mi na perukach. Zależy mi na perukach. No to proponuję go bardzo, bardzo dobrze przyciąć, jak nie był cięty 20 lat. Ja będę przycinał tego perukowca i nagramy, jak go utnę na wiosnę. Był tak duży, że jeszcze pomógł mu łości jeleń i go przechylił i muszę go ściąć do samej ziemi. Ma grubość około 10 cm średnicy, także będzie to nagrywać po tym, jak będzie odrastał. W trzecim roku po takim ostrym przycięciu będzie miał rekordowe peruki. Jak długo naświetlać lampą sadzonki roślin? Jak długo naświetlać? No, żeby ten dzień wynosił z 12 godzin. Codziennie. Kiedy wysiewamy arbuzy? Arbuzy wysiewamy w kwietniu, koniec kwietnia, połowa kwietnia na rozsadę gdzieś w ciepłym pomieszczeniu i widnym, a jeżeli siejemy do gruntu, nie wcześniej niż 10 maja. Dlaczego pietruszka ma bardzo krótkie i małe korzenie, a natka duża? Natka duża. Przeważnie jest tak, że jest zbyt gęsto posiana. Drugi powód to zbyt pulchna na glebę. Czy mogę uformować teraz 2,5-metrową daglezję w celu zagęszczenia? Nie była nigdy cięta. Mogę skrócić przewodnik odrobinę? Można wszystko skrócić, ale w celach zagęszczenia tylko w maju. Co ile podlewa pan szczepki fiołka? Ostatnio próbowałem ukorzenić fiołka z 3 liści z ukorzeniaczem i niestety wypaliło mi końcówki. Chyba przelałem też. Tak, najgorsze jest tu przelanie. Ten liść jest spiszowy, on jest bardzo gruby, ma bardzo duże zapasy wody. Także podlewać naprawdę bardzo rzadko i niewiele, raz w tygodniu zupełnie wystarczy. Można w ogóle nie podlewać, jak się taką deniczuszkę okryje fajnie woreczkiem foliowym. Jest prośba od pani Haliny. Panie Grzegorzu, proszę nie kręcić głową przecząco, podczas kiedy przyznaje pan rację. No, słuchajcie, zawsze zachowuję taką furtkę, tak? Wyjścia. Tak, w razie czego na wszelki wypadek. To jest wina moich wnuczat. One tak mnie nauczyły. Dlaczego? No zawsze tak mówią, tak. Po prostu nakiwają. Dziadek, ty jesteś niemożliwy, ale zgadzam się z tobą. Spotkałem się z opinią, że najlepsze nasiona pietruszki są z własnego zbioru. Prawda? Niekoniecznie. Powiem wam tyle, że o tyle są dobre, że nie wschodzą tak dobrze jak te nasiona ze sklepu. Tak? Rzadziej wzejdą i korzenie są większe.
Mam problem z przycięciem młodych roślin opal. W zeszłym roku kupiłam i właściwie to one ładnie rosną, ale są praktycznie same długie pędy. Jak je skracać? No, skracamy je nawet o 2/3 nad pąkiem, zawsze zewnętrznym lub nad tym pąkiem, gdzie brakuje nam gałęzi, czyli w tą stronę, gdzie brakuje nam gałęzi, nad tym pąkiem ścinamy, żeby ta gałąź właśnie wybiła w tym kierunku, w którym powinna. I ta śliwka silnie rosnąca będzie bardziej krzaczasta, czyli będzie miała więcej gałęzi, będzie szersza. A tak rośnie wszystko najpierw do góry, potem dopiero się rozkrzewia. Moje zeszłoroczne pelargonie puszczają bardzo małe odnóżki i stare pędy robią się jak purchawki. Czy uda mi się ukorzenić te małe odnóżki? Oczywiście, że tak. Jak najszybciej. No po prostu już w niektórym wieku te pelargonie, po prostu inny stary korzeń zamiera. Czy można już wysiać jeżówki? Jeżówki. No, wstrzymałbym się do marca. Bardzo szybko rosną takie młode siewki jeżówki. Dobrze. Co pan sądzi o stosowaniu ziemi popieczarkowej w warzywniku? Bardzo, bardzo dobra. Nie tylko pod warzywnik, ale i pod trawnik. Tylko trzeba się liczyć z tym, że będziemy mieli większe ilości po prostu pieczarek przez kilka lat, ale jest to bardzo dobra ziemia. W miarę nie przenawożona, bo grzyby tego nie lubią. Także fajne, fajne podłoże. Jak tylko ma ktoś dostęp, to bardzo, bardzo polecam. Czy pędy ukorzenią się w wodzie róży i kiedy najlepiej to zrobić? W wodzie róży kiepsko będą się ukorzeniały, ale taki pęd można wsadzić do butelki, tam wlać na dno centymetr, dwa wody, wstawić taki pęd róży bez liści i tę butelkę po prostu zamknąć. W butelce powinien być jeden malusieńki, 2-3 otwory, tak żeby nadmiar tej wilgoci mógł sobie wyparować. I różyczki wypuszczając nowe przyrosty z tychże pączków, które są na tym pędzie, te właśnie nowe przyrosty, nie ten główny pęd, ale te nowe przyrosty, te wypusty będą dostawały bardzo szybko korzenie. Mam nasionko jadu koreańskiej. Czy teraz wysiać? W marcu. Prosto do gruntu. Kiedy będą dostępne doniczki torfowe? Bo brak. Panie moderatorze, kiedy będą doniczki torfowe? Jest zapotrzebowanie. Ale mamy ze 20. My mamy tu się. Zamówiliśmy na zaś, także działamy z wyprzedzeniem, żeby później nie brakło, jak będziemy wysiewać. Ale bardzo mnie to cieszy, że ich brakło. Mamy to, etykietki też. To również. Znaczy się, że idziemy w ekologię i taka tekturka zamiast tego plastiku, tak? Bardzo dobrze nadaje się do uprawy, zwłaszcza rozsad. A oprócz tego warto zajrzeć również w nowości w naszym sklepie internetowym lub w narzędzia, bo to się pokrywa. Mamy bardzo dużą, powiększoną ofertę narzędzi. Będziemy je trochę pokazywać teraz w weekend. Myślę, że na relacjach może trochę pokażemy na Instagramie, także jeżeli kogoś interesuje, co tam nowego się pojawiło, to zapraszamy również na nasz profil na Instagramie. Oczywiście takie krótkie materiały filmowe pojawią się też na naszym sklepie, ponieważ taki ma moderator pomysł, żeby trochę pokazać, jak każdy z tych sprzętów, tych narzędzi działa i powstawić takie krótkie filmiki. Także jak jesteście za, no to wkrótce takie materiały też się pojawią. Może być to też łatwiejsze w podejmowaniu decyzji o zakupie. Liguster, cięcie odmładzające już można? Tak, można. Można. Czy można już pryskać drzewka przeciwko grzybkom? No, po tych nadchodzących mrozkach. Koniec lutego. Już tak? Jak rozmnożyć wilczą lecza? Okazały, no najlepiej latem zsadzonych zieleni. W połowie stycznia w zeszłym roku lilie. Było trochę słoneczka, teraz mamy mróz. Czy z lilii coś jeszcze będzie? Myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Część lilii wypuszcza często nawet jesienią kilka liści. I tak pozostaje na zimę.
Czy bielić dwuletnią magnolię, małe drzewko? Można, nie zaszkodzi. Jestem nowy i chętnie kupiłbym kalendarz. Co prawda kalendarza ogrodniczego książkowego na rok 2021 już nie ma, bo już się wyprzedał, ale mamy inne poradniki, w które również warto się zaopatrzyć i są to też kalendarze, więc tam te podstawowe zabiegi ogrodnicze i terminy tych zabiegów znajdziecie i sposoby. Jest to kalendarz sadzenia i przesadzania, kalendarz nawożenia, kalendarz cięcia oraz kalendarz szczepień i rozmnażania roślin. Także takie kalendarze mamy cały czas dostępne w naszym sklepie internetowym. Oprócz tego mamy również 3 poradniki wydane. Poradnik o szczepieniu, poradnik o różnorodnych azaliach oraz poradnik o hortensjach. I zbiór tego wszystkiego w postaci aplikacji Zielone Pogotowie App. Tam znajdziecie na bieżąco wszystkie czynności, które powinniśmy wykonywać w danym czasie. No i wszystkie porady i filmiki, które bardzo łatwo znaleźć. Czy przed bieleniem wapnem drzewa trzeba jakoś przygotować korę na pniu tego drzewa, wyrównać? No powiem tak, że unii gruntu nie trzeba dawać. Nie trzeba dawać. Ważne, żeby to wapno, które stosujemy, było z dodatkiem jakiegoś środka przyczepnego. Czy warto ciąć tawuły Van Houta jako krzewy wolno stojące? Czy same się zagęszczają i mają ładniejszy pokrój, płaczący bez cięcia? Jeżeli tabuła ma miejsce, dużo miejsca, to nie trzeba się tak często ciąć. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to te pędy, które się pokładają, wycinać szybko, bo one się bardzo szybko ukorzeniają i z jednej tabuły robi się 30 tabuł. Fajnie, jak tak na 4, 5, 6 lat zetniemy tę tabułę po kwitnięciu zupełnie do ziemi, tak, i wyhodujemy nowy, piękny krzew, który jeszcze ładniej kwitnie. Potrzebują odchudzić wierzbę mandżurską. Kiedy mogą wyciąć boczne gałęzie? I najlepiej zrobić to, jak się pojawią pierwsze listki. Jakie pomidory i ogórki poleca Pan z tych na Waszym sklepie? Tak na sałatki, bo jest ich parę i nie mogą się zdecydować. Uprawa w tunelu. Milena, może Ty coś powiesz? Znasz się na kulinarię. Mi bardzo smakowały i ładnie wyglądały te pomidorki żółte. One się nazywają coś z Queen. Złota Królowa chyba, o, Złota Królowa, tak się nazywają. Do sałatek również oczywiście polecamy te pomidorki koktajlowe. Natomiast myślę, że do sałatek ogórki, no to te tutaj, które mieliśmy w tunelu, to były Charlotte, chyba tak się nazywały, to myślę, że zarówno do sałatek, jak i do przetworów również się nadają, bo są pyszne. Ja tutaj je jadłam po prostu tak sobie w przerwie pomiędzy lejwami, sobie wychodziłam do szklarni. Nie mogłem upilnować. I zajadałam. Bez obierania, bez mycia, po prostu prosto z krzaka. A z tych pomidorków, no to mi akurat tacie, no to te koktajlowe, ale mi te Złota Królowa, takie żółte, bardzo fajne, takie mięsiste. Robiłam też z nich bardzo często. Jak to się nazywa? Risotto, o, risotto pomidorowe. Risotto super. Pomidorowe. A tak w ogóle proponuję posadzić sobie ze 4-5 odmiennych pomidorków i sami już po pierwszych zerwaniu owoców będziecie wiedzieli, które nadają się do czego najbardziej, bo przecież pomidorów nie robimy tylko na sałatki, prawda? Śledźcie również profil Flory z Pola, może tutaj na YouTubie nie, bo nie wstawia nowych filmików już, ale na Instagramie czynnie działa, również w tym roku będziemy nagrywać wspólnie filmiki, ale tam ona również jakby pokazuje te pomidorki, jak one wyglądają, pokazuje później też, co z nich robi, ona na przykład też suszy pomidory, także warto też ją śledzić, bo także zahacza o te kwestie później kulinarne, czyli po zerwaniu. Nie tylko pokazuje do zrywania, ale również pokazuje co dziewczyna, to dziewczyna. Ja zawsze dążę do tego, żeby zerwać wiadro tych pomidorów, tak? A dziewczyny już wiedzą, na co to wiadro przeznaczyć. Kiedy można robić odłogi powietrzne na drzewkach? No już w trakcie wegetacji wiosną.
Rano doradził pan, że moja palma ma za mało światła i tak myślę, może specjalna żarówka jej doświetlić. Myśli pan, że to się sprawdzi? Tak, jest teraz wiele żarówek w sklepach, że można kupić takie doświetlające żarówki. Na pewno ta kondycja roślin wzrośnie, bo po prostu ten dzień jest bardzo krótki tego światła, bardzo mało słońce, zupełnie nisko. I to jest główna przyczyna, że roślinki chorują. Zresztą będzie o tym niedługo filmik, tak? Tak, będzie. Jakiś filmik będzie. Mam sporą leszczynę. Nie wiem, co jutro dać. Nie zaplanowałam. Znaczy, mam coś zaplanowane, ale nie wiem, czy dać to tego raka bakteryjnego dać, słuchaj, czy może dać rododendrona, czy może dać właśnie kwiatki domowe. No myślę, że teraz najbardziej takim tym są kwiatki domowe, bo one są w pełni tak. Wegetacji, bo są w mieszkaniach. Rak może poczekać na drzewach. Rododendron, jak już nie kwitną, to nie zakwitną. Na nawożenie jeszcze pora. Także daj te kwiatki, wiesz? No dobrze, no to dam jutro kwiatka domowego. Tak dla odmiany, słuchajcie. No. Mam sporą leszczynę na działce i nie daję orzechów. Jaka jest tego przyczyna? Jaka jest tego przyczyna? No przeważnie są to robaki, które wyrzają się w młode orzeszki i je uszkadzają i po prostu tych orzechów nie ma. Trzeba było przyskać do tego orzecha wcześniej wiosną, już w kwietniu, w maju na owady środkiem jakimś systemicznym, żeby trochę tych orzechów dorosło po prostu do stanu dojrzałości. A potem, jak jeszcze ich nie ma, no to już winne tylko wiewiórki. Jakie kwiaty posadzić wzdłuż brukowej ścieżki do domu do wysokości około 50-60 cm, na długości 4 metrów, żeby długo kwitły? Myślałam o różach, ale to te róże, jak już te okrywowe. One bardzo ładnie, tak intensywnie, róża całe okrywowe. Są pokryte. A róża ale to no krótko, nie? Róża to nie bylina. A to już nie, no długo by kwitła. No róża długa, jak się jeszcze no będzie nie przycinać. Bylina. A bylina ma być? No, słyszałem, że bylina ma być. Jakie kwiaty? Jakie kwiaty? No, kwiaty to mi się kojarzą głównie z bylinami. Bardzo długo kwitną rudbeki. No, ale to te ścieżki, to nie, one by się tak rozpadały. To nie, nie, nie. No nie, no to jak nie, to nie. Nie. Słuchajcie, najładniej, najozdobniej wygląda i bardzo długo kapusta ozdobna. Nie, no to już lepiej na przykład dalię posadzić. O. No dłużej nic nie kwitnie jak dalię. Możecie się spytać pani Ani. Kwitną od momentu, jak je posadzimy, aż do momentu, jak je wykopiemy. A kiedy i jak podcinać krzewy forsycji? Nie kwitnie od 3 lat. Ojej, no to ja bym ją ściął do samej ziemi, jeszcze zaraz na wiosnę, jak ma nie mieć kwiatów i wtedy na tych młodych pędach w przyszłym roku może się pojawią. Może jest po prostu już chora, zbyt stare te pędy. Chciałbym mieć zioła na tarasie. Chciałabym mieć zioła na tarasie, bardzo nasłonecznione. Siać z ziaren czy kupić sadzonki? Kiedy się tym zająć? Kiedy się tym zająć? No pierwsze by trzeba nabyć jakąś fajną skrzynię do uprawy tych ziół. I ze względu na moje córki taką skrzynię wymyśliłem, w którą tą skrzynię będziemy stawiać gotowy bór z podłożem, substratem torfowym do uprawy roślin. I co, siać czy kupować? No, ja myślę, że kupić już taką gotową rozsadkę, nieraz często wyrośniętą, przecież takie rozsady można kupić w każdym prawie sklepie spożywczym albo ogrodniczym. Już takie zioła podrośnięte, fajne, z których możemy już korzystać, nie? Bo one już są w takim stanie, że możemy z nich korzystać. Wsadzić właśnie w taką skrzynię, w to podłoże i mieć te ziółka do jesieni, a niektóre nawet jeszcze i zimą, bo wszystkie nie, ale niektóre wytrzymują warunki zimowe w Polsce. Czy sadza z komina może się przydać w ogrodzie? Sadza z komina. No powiem wam, że no jak ona spadnie, to ona jest. Jest to jakiś tam związek troszeczkę organiczny. Ale też może być czymś, co szkodzi w naszym ogródku, bo jest to jakiś tam związek chemiczny, niekoniecznie zdrowy. Słuchajcie, moderator mi przypomniał i dał też link tutaj w komentarzu do podcastu. Nagraliśmy taki podcast o
propozycjach kwiatów na obrzeża. Także to się również może sprawdzić wzdłuż takiej ścieżki. Także gdzieś tutaj na dole jest link od moderatora do tego podcastu. Podcast znajduje się na naszej aplikacji lub na naszym blogu. Na jakim kanale będzie można jutro posłuchać wywiadu z panią Michaliną? Słuchajcie, więc mówię, żeby nie było później. Ale oczywiście za chwilę, bo już widziałam, że Janna Cepin dała jakąś relację na Instagramie, więc na Instagramie też to udostępnię, tak żebyście zobaczyli, gdzie, u kogo, co i jak. Ale tak tutaj powiem na krótko. Niestety nie na kanale, na żadnym kanale na YouTubie, tylko na profilu na Facebooku, Janna Cepin. Tam będzie rozmowa. Będzie również jednocześnie ta rozmowa wyświetlana na naszym profilu na Instagramie. Będzie jednocześnie na profilu Joanny, ale też naszym, także myślę, że jak ktoś jest na Instagramie, to od razu też o 20 jutro dostanie powiadomienie, że taka transmisja na żywo się rozpoczęła. Także wszystkich zainteresowanych ja też zapraszam. Obejrzeć na też Facebooku? Będziesz mógł obejrzeć na Facebooku. Dasz znaka? Tak. No ja postaram się też w trakcie wrzucić link, albo poproszę pana moderatora, żeby wrzucił może link na nasz profil również na Facebooku. Nie, Michalina, wszyscy cię obejrzymy, będziemy cię licować, bo jesteś cała zestresowana, będziemy cię trzymać. Dzisiaj nie mogłam spać, dzisiaj nie mogłam spać. Będziemy się trzymać za komórkę. Nie, bo komórka będzie tutaj pracowała. Aha. Także niestety nie będę mogła nic w trakcie czytać, bo z komórki będzie na Instagramie, z komputera będzie na Facebooku, więc to wszystko tutaj będzie, no przestań. O, zacząłem ziewać normalnie, no niesamowite. Jak ja mówię, to widzicie ziewa. No. Słyszałam, że aby wyrosła trawa w trudnych miejscu, należy zmieszać trawę z owsem i potem kosić. Czy to się uda? Czy to się uda? No, owiec da nam znać i owiec nie pozwoli zarosnąć innym rzeczom tej trawy. No, trochę spulchni glebę. Owiec swoim korzeniem użyźni taką glebę. To prawda, no, kiedyś wsiewało się trawę po prostu w zboża, zwłaszcza te ozime, ale i jare. I po skoszeniu tych zbóż po prostu tak powstawała nowa łąka. Pytacie się, o czym będzie ten wywiad, czy o czymś ogrodniczym, czy o sprawach ogrodowych, czy siłownie, czy z siłownią związany. Nie, słuchajcie, ani z tym, ani z tym. Będzie biznesowo, czyli będzie o Zielonym Pogotowiu od zaplecza. Tytuł tego nie znam jeszcze dokładnie, ale z Janną wczoraj tak uzgadniałyśmy, że to będzie coś taki tytuł od społeczności do własnej aplikacji. Więc to będzie też o naszych początkach, o budowaniu tej naszej społeczności Zielone Pogotowie, o naszych produktach, które do tej pory powstały i o naszej aplikacji. Także od zaplecza, Zielone Pogotowie od zaplecza. Także jeżeli kogoś to interesuje, takie od sprawy, od strony też biznesowej, to zapraszam. Pozdrowienia z Hetmańskiego Grodu. Z Chojnowa. Również pozdrawiamy. Co na zacienione teraz w doniczki? No roślinki zimoziemne. Bardzo dobrze się tą sprawie sprawdzą, bo nie będą palone przez słońce. Krokodyle już zamarzły, czy tylko katar mają? I krokodyle, słuchajcie, pokupały sobie takie nory w brzegach. Sanka tam zagląda i śpią głębokim snem zimowym. Krokodyl może jeść raz na 3 miesiące, nawet nie? Także jak coś tam upolowały jesienią? Coś takiego już jakiegoś morsa. No to teraz przezimują do wiosny. Także będą. Posiałam byliny w listopadzie w ogrodzie. Czy z tego coś będzie, czy marne szanse? Zejdą na wiosnę. No jakby tak marne szanse, to by było po francusku, nie? Mm-hmm. One rosną w Polsce. Czy to dobry czas na przecinanie akacji, osik, a pęcherznica można teraz odmłodzić 7-letnią, przyciąć przy ziemi, jak derenie? Dobry czas na cięcia wszelkie.
Rośliny najbardziej wrażliwe na mrozy tniemy dopiero wiosną, ale resztę to tniemy zimą. Póki mamy ku temu czas i rośliny są w stanie uśpienia. Czy ma Pan jakieś doświadczenie z uprawą wertykalną? Myślałam o truskawkach w takiej formie. Nie, nie mam. Nie mam czasu na takie specjalistyczne uprawy. Po prostu za duże to moje rancho. Kiedy przyciąć wiśnię ozdobną? Czy bielimy pień, jak przy drzewkach owocowych? Kiedy przyciąć? Możemy bielić jak najbardziej. Też lubi pęknąć. Jak przycinać? No, kształt, który będzie jak najbardziej zdobny, bo jeżeli wiśnia przekwitnie, to ma mieć piękny kształt. A kiedy ciąć? No ja myślę, że można teraz, ale jeszcze lepiej by było w trakcie wegetacji, czyli po kwitnieniu, wyda do ostatniego kwiatka, tak? Wykwieci się i dopiero wtedy ją przyciąć na ładny kształt. Co znowu tam znalazłeś? Ziewanie oznacza zainteresowanie. Organizm chce się dotlenić, nie stracić na jasności umysłu. Im większe ziewanie, tym większe zainteresowanie. Jakoś nie widzisz? Jakoś tego ja ziewam, żeby nie zasnąć. Czekajcie. To mi przypomina, że nie mogę zasnąć, bo ziewam. Nie, coś takiego mam, że wieczorami ziewam. Nie wiem, czy wy tak też macie. Po prostu się śpi w nocy. Taka ale jakbym miał na przykład śpiewać, to bym ziewał co drugie słowo. Tak już mam. Nie, jak często się chodziło do kościółka, no to zaraz przy pierwszej tam jakiejś pieśni na wejściu od razu do kościoła, jak tylko było jakiś tam chórek zrobić trzeba, od razu ziewałem. No coś takiego. Kiedy jak ciąć oczar, by ładnie się zagęścił i co roku kwitł? No cóż, na przedwiośniu. Na przedwiośniu go tniemy, on już jest wtedy po kwitnieniu, już w jakimś tam okresie wegetacji, czyli już ruszył, czyli zawiąże po takim cięciu dużo pąków przewyszowych. Niedaleko, jak tydzień temu, nagraliśmy podcast o cięciach zagęszczających i ten podcast, jak słyszę, że ma być już jutro gotowy. Pewnie będzie. No. Także wkrótce. Trafiłem w dziesiątkę, tak. Czy ten most z problemami to nad Pana byliniarnią? Tak. Więc nasza byliniarnia, słuchajcie, jest zagrożona. Ale przetrwała, dłużej niż most. Jeszcze przetrwała, ale tylko, wiesz, no nie wiadomo, jak to się jeszcze skończy. Tylko, słuchajcie, teraz nie wiem, czy już mogę mówić. Może jakiś helikopter tam wyląduje i nagle się wszystko zawali. Często pytali mnie jacyś starzy znajomi, jak tam, co u ciebie słychać, jak tam idzie. No mogłem się wtedy pochwalić, że po tylu latach pracy wylądowałem pod mostem. I teraz nie wiem, co mówić. Bo jeżeli jest nieuczęszczany, to nie most. Słuchajcie. To tylko jakaś budowla, pergola ozdobna. No cóż, no zobaczymy, jak to dalej będzie. No się zdarza. Na świecie się mosty zawalają. U nas takie mamy szczęście, że po prostu ten most się nie zawalił. W miarę szybko został zamknięty. Może da się uratować. No musimy poczekać na mądrych ludzi, którzy postarają się, podejrzewam, żeby Bydgoszcz jak najszybciej wyciągnąć z tego wypadku. Cieszymy się jedynie, że już no, nie musimy się dużo poruszać samochodem po mieście, w związku z czym no, nie musimy stać w korkach. Tak, my siedzimy tu ciągle, słuchajcie. Ciągle tu tylko siedzimy przed tą kamerą, albo emigrujemy na rancho. A tam nie ma korków, więc no to jest jedyne takie pocieszenie w tej całej sytuacji. Tak. Chciałbym postawić wisterium przy tarasie. Muszę zrobić na nią miejsce, rozebrać trochę kostki. Czy jak wkopię metrową rurę o średnicy na przykład 50 cm, to zmuszę korzenie do rozrostu w dół? Ma to sens? Ale tylko ta rura ma sięgać poniżej kostki, a dalej już ma być ziemia i wolna przestrzeń. Nie można tej rury zagłębić na 40 cm, bo te korzenie będą miały kłopoty. No te gruntowe korzenie, które idą głęboko, nie. Ale te, które idą poziomo, będą miały kłopoty z pobieraniem składników. No słuchajcie, most robi furorę, widzę dzisiaj, ale o ten most, co zamykają w Bydgoszczy, ten most już jest zamknięty, słuchajcie. Już jest zamknięty, już nie można nawet na niego wejść. No słuchajcie, znaczy, nigdy nie mogło na niego wejść. No bo nie było kładki ale na teraz, pierwszy. Ale teraz już nawet nie można ale na niego wejść. Słuchajcie, jaka ale słuchaj, ale słuchaj, ale słuchaj, ale słuchaj.
Znając pana Grzegorza, to obsadzi go roślinami i mielinę na niego puści. Tak, koniecznie. To jest super. Koniecznie, słuchajcie. Ja w ogóle wywalczyłem, bo tam był teren mojej szkółki i pod tym mostem wywalczyłem w ogóle pozostawienie sporej ilości krzewów, zwłaszcza od mojej strony, pozostałej strony tutaj tego rancza w Bydgoszczy, że tych roślin sporo zostało. Został potężny milin na słupie, została ogromna wisteria, która już położyła taką wielką tuję waksem. Jest róża, rekordzistka, dzika róża, kanina, która ściga się z brzozą. Rośnie po tej brzozie. Jest już tak długim pnączem, gdzieś około 10 cm, nie do uwierzenia. Ale ta róża ma 10 metrów wysokości. Także jak to zostanie tak pozostawione samemu sobie, to bez sadzenia, bez sadzenia. Gwarantuję, że to zarośnie. Ale z drugiej strony też by można było. Tutaj właśnie pani Iwonka napisała, że oni zamykają ten most, bo pan Grzegorz ma mieć święty spokój i ciszę. Tak, tak. O to trochę prosiłem, bo kiedyś tutaj tak mogę. Pani mama szczególnie prosiła. Werandkę sobie postawiłem przed domem. Mogliśmy sobie usiąść, wiecie co, podyskutować, spotkać się z kimś. No teraz się nie dało. Dłużej niż 15 minut się nie dało. No niestety nie założono nam ekranów jakichś przeciwdźwiękowych. Nie dało się. Sąsiedzi tak samo narzekali, bo jeszcze bliżej mieszkają tego mostu niż ja, no 10 metrów, ale to zawsze bliżej. No był huk straszny. A teraz mieszkamy jak na wsi, słuchajcie, bo Toruńska, nie można powiedzieć, że jest tylko dostępna dla mieszkańców, tak? Dla reszty ludzi jest zamknięta. Tak, więc tutaj. Bo w budowie jest rondo bernardyńskie, jak to zna Bydgoszcz. Także tam przejazd jest tylko dla mieszkańców. I to jeszcze takich mniej bolących, bo stoi tam policja i pilnuje, żeby osoby niepożądane nie jeździły. I także ruch jest bardzo, bardzo minimalny, jak 30 lat temu. Most zamknięty, także mamy ciszę i spokój. Trudno się teraz przyzwyczaić do tej ciszy. Nie, Michalina, zauważyła? No, właśnie zauważyłam. No, coś mi nie pasowało. Tak jakoś właśnie. Jest dziwnie. Tak jakoś dziwnie. Przyjechałem z tego rancza, żeby trochę bliskiego życia. Tak, żeby doświadczyć, żeby tak się znowu napełnić, tak, żeby mi dość. Nie, za chwilę dosyć, a tu cisza. Tak głupie jechać jutro na rancho, no głupie jechać, no głupie. Dobra, jechać. Dobra, już skończmy, bo już za chwilę kończymy, a gadamy o moście zamiast o roślinach. No, dostałam od was. On też urósł, też mu trzeba poświęcić uwagę. Jest i wyrósł, i to bardzo wysoki. Dostałam od was nawóz, to chyba co rozdawaliśmy na testy, pod jakie warzywa najlepiej go rozsypać, żeby zobaczyć efekty? Jakie warzywa? No psiankowate i korzeniowe. Czy mogą zaszczepić czereśnię na wiśni? I odwrotnie też. Czy będą dostępne w waszym sklepie lilie wodne? Nie, nie będzie. Nie, to za delikatny towar, słuchajcie, to tylko mogą sprzedawać specjalne punkty ogrodnicze, takie lilie, a w ogóle polecam, jest taki bardzo duży producent lilii wodnych, niedaleko rancza, miejscowość nazywa się Skępe, też koło Lipna, ma bardzo dużo odmian, bardzo stare odmiany, ale i bardzo nowoczesne, sam kupiłem sobie w tym roku też dwie lilie nowe, zupełnie buraczkowe, słuchajcie. No co tam się dzieje z tymi liliami, to jest szok. Można nabyć je świeżutko, prosto ze stawu. Do tego pan jeszcze świadczy usługi i nie dość, że pan sprzeda te lilie, to jeszcze pojedzie i pan posadzi. A to by posadził? Nie, coś ja nie dam, no. Wiesz, ja mam krokodyle. I wstawiłem i one mnie tylko tolerują. Pana by zjadł, kto by linię produkował? Moje rododendrony czteroletnie rosną bujnie, ale bardzo nisko nad ziemią. Wręcz się pokładają. Poza tym słabo kwitną. Czy można je przyciąć? Można je przyciąć. Można. Zwłaszcza te pędy pokładające się. Może sprawdzić, czy nie mają zbyt mało światła. Jak posadzić drzewa, gdy wierzchnia warstwa to humus, gniazdy, a pod spodem średnio ciężka glina i kamienie? Pokazywał pan na filmie, gdy glina na górze, a luźne pod spodem. Słuchajcie, zwłaszcza na zimę warto zrobić kopczyki z tej gliny pod drzewkami, żeby tam nie zalegała woda. A tak drzewka sobie dadzą radę. Jeżeli też żyzny humus, na którym już tam rosło, nawet i na glinie, słuchajcie,
Jedna trzecia gleb w Polsce to gliny i na nich rosną i buraki, i ziemniaki, i zboża, i drzewa, i sady, i krzewy. Także jest to też żyzna gleba. Ważne, żeby w tych dołkach nie zalegała woda całą zimę zwłaszcza, bo te korzenie ugniją. Czyli musi być od drzewek troszeczkę z górki, zwłaszcza zimą. Jakim mazidłem smaruje Pan ostrza sekatorów i innych kozików? Jakim smarowidłem? Najczęściej, najszybciej olejem po prostu od kosiarki. Czy są jakieś sposoby na kury teściowej, które uparcie ryją mój ogródek? Zabezpieczanie igliwymi gałązkami im nie przeszkadza. No, one tym bardziej będą tam szukały dla siebie owadów. No ja myślę, że może zbierać ślimaki gdzieś właśnie u następnych sąsiadów albo poprosić ich, żeby przynosili te ślimaki, pędraki i pani by rzucała tym kurom. One nie będą tak spragnione tych owadów i nie będą ich tak szukać. Mniej będą ryły. Innego sposobu nie ma. Albo wsadzić takie rośliny, które będą ładne u góry, a pod spodem niech te ptaszki sobie tam dziubią, jak już są. Sam nabyłem kurki, ale raczej ich nie będę na razie wypuszczał, bo u mnie pełno jastrzębi, pełno jakichś tam sokołów, orłów, tchórzofretek, łasic, wydr, no i bez pańskich psów i kotów. Warto obsypywać rośliny śniegiem, czy lepiej agrowłókniną? Śniegiem, zdecydowanie śniegiem. Zwłaszcza hortensje ogrodowe i drzewa i krzewy, które już mają po kilkadziesiąt lat. Jest pod nimi bardzo sucho. Jest to taka okazja, że wrzucimy im śnieg i on się tam powoli stopi. Namoczy te miejsca suche, często pod gęstymi koronami. Kiedy nawozić drzewa owocowe? W połowie marca. Czy można ciąć jabłoń podczas mrozu? Można. Ważne, żeby ten mróz nie był większy niż tam minus 7 stopni, żeby nie łamać sobą gałązek. Czy późne maliny posadzone jesienią ściąć nisko przy ziemi? Tak. W ogrodzie mam posadzone laur i aukebę japońską. Wytrzymały z powodzeniem dwie poprzednie zimy. Laur okryty frizeliną, lecz aukuba jest bez okrycia. Czy obłożyć je stroiszem? No jak będzie taki mróz jak na ranczu, czyli ponad 20 stopni, to wątpię, czy wytrzymają. Pytali Państwo, co zapisujemy w kalendarzu ogrodnika. Tak, takie pytanie mamy na Instagramie, także będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie odpowiedzi. Nawet te najdrobniejsze, tak? Jest to dla nas też jakaś wskazówka, ponieważ planujemy dla Was zarówno uaktualnienie już kolejnego, bo myślimy już nad kolejnym kalendarzem, ale też nad nowymi produktami w naszej ofercie, dlatego stąd to pytanie. I pani Jolanta napisała, że zapisuje w kalendarzu ogrodnika ciekawostki z czatu na żywo. To bardzo dużo osób właśnie napisało, więc nie mieliśmy też takiej świadomości, że aż tyle notatek robicie podczas naszych dyżurów. I z gazetek ogrodniczych po przeczytaniu artykułu. Też słyszeliśmy o tym, że nawet wycinacie czasami jakieś ciekawostki i też gdzieś tam sobie chowacie do notatników, do kalendarza. Także są to dla nas bardzo cenne wskazówki. Bardzo dziękujemy. Czyli trzeba uważać, co się mówi. Tak. Jeszcze ktoś sobie kupi krokodyla na ciałkę i będzie. I morsa. Słuchajcie, fajne są te krokodylki, które mieszczą się na skalniaku pod tymi kamyczkami. Mam dużo takich krokodylków. I pięknie biegają, ładnie łapią muchy, komary i różne rodzaje tam insekty. Jakie drzewa i krzewy miododajne posadzić i jak posadzić, gdy ziemia to 5 do 10 cm razem z darniną żyźniejszej gliny jako humusu, a pod spodem kamienista gleba. 4-5 klasa i zimne góry z mrozami do minus 30 stopni. No lipy, śnieguliczki, irgi, robinie. Te dadzą sobie radę wszędzie i bardzo lubią taką właśnie gliniasto-żwirową glebę.
Na razie wystarczy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Was oczywiście do naszego sklepu internetowego. Tam wszystko, co potrzebujecie do wysiewania warzyw. Jeszcze nie siejcie, ale warto się już przygotowywać. Tym bardziej, że jeszcze w lutym pojawi się kalendarz siewu. Ale takie etykietki również znajdziecie w naszym sklepie. Te akurat nie, ale mamy też takie paluchy, tak je nazwał moderator, są obecnie w promocji. Mamy oczywiście mini szklarenkę, mini szklarenki, wielodoniczki, doniczki torfowe obecnie są niedostępne, ale na pewno wkrótce będą. Tunele bardzo polecamy. No oraz oczywiście oferta wszystkich nasion, filmiki z poprzednich upraw, ponieważ dużo z tych nasion, które mamy w tym sklepie, również my uprawialiśmy, także polecamy na przykład szpinak, rukola, no to był hit, rzodkiewka to jest hit, no te ogórki, o których mówiliśmy, czy pomidorki tak samo, także warto zobaczyć, są już wstawione zdjęcia z zeszłego roku, z zeszłego sezonu, bo też robiliśmy na bieżąco, tak żeby można było później podzielić się z naszymi zdjęciami, jak te warzywka w rzeczywistości wyglądały. Także no zachęcamy. Nie dawalibyśmy tam rzeczy, które nie są sprawdzone przez nas i których sami nie posmakowaliśmy. Także zachęcamy. A jak my czegoś nie uprawialiśmy, to Flora z pola uprawiała też, także też od niej jakby mamy te relacje i mamy też część zdjęć. Także bardzo dziękujemy I oglądajcie te zdjęcia, czytajcie opisy, bo jest to bardzo ważne. Panie moderatorze, sprawdzi pan, co z tymi doniczkami, ale po tym wykładzie Michaliny boję się teraz, czy nie braknie nasion. Nie. Dobrze, no czas wybierać te nasionka, zastanowić się, co w tym roku dla was ważne. Ja w tym roku stawiam na pietruszkę, na marchewkę, na cebulkę z dymki, na ziemniaki. No i na ogórki będziemy pokazywać także truskawki w większym formacie truskawki, bo bardzo są pyszne owoce, ale ja też wymyśliłem, że pierwszy raz w tym roku zrobię sobie ogórki na podporach w gruncie. Kto będzie chciał, niech się zaopatrzy w nasionka ogórków i będziemy je razy uprawiać. Łapki w górę. Żeby nie było gorszego wyniku niż tydzień temu, bo zastanowimy się naprawdę. No, i wciskamy ten znaczek czerwony z tą czerwoną strzałką też. Subskrypcję to też nam daje dowód na dłużej, że jesteśmy słuchani i będziemy działać długo i o jeden dzień dłużej. Tak, dobranoc, bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jutro zapraszam o 20 na Instagram lub na Facebook, a my oczywiście się widzimy za tydzień znowu. Do zobaczenia. Dobranoc.